Witam Was serdecznie w kolejnym przepisie. Dzisiaj będzie słodki przepis, przepis na sernik z białą czekoladą. Jest to sernik na zimno, bardziej w stronę już musu takiego śmietankowo-czekoladowego niż sernika, ale w dalszym ciągu jest to sernik. Sernik oczywiście bez pieczenia. I przygotowanie tego sernika jest dosyć proste. Zaczynamy od pokruszenia herbatników i roztopienia masła. Mieszamy później herbatniki z masłem i ugniatamy jako spód w tortownicy. Wszystkie oczywiście składniki i też pisemna instrukcja będą jak zwykle w opisie. Wkładamy taki spód do lodówki i w międzyczasie zabieramy się za masę sernikową. Roztapiamy sobie czekoladę białą. W międzyczasie też już rozpuszczamy żelatynę w ciepłej wodzie i zaczynamy od masy sernikowej, czyli serka. Bierzemy serek śmietankowy, odrobinę cukru, bo ja uważam, że trzeba jeszcze troszeczkę dosłodzić to. Dla niektórych może być biała czekolada już wystarczająco słodka, ja trochę cukru jeszcze używam. Ubijamy troszeczkę ten serek, mieszamy potem z upłynnioną czekoladą. W międzyczasie ubijamy sobie też śmietanę kremówkę. Dodajemy ubitą śmietanę do tej lekko rozluźnionej masy serowo-czekoladowej i następnie delikatnie łączymy to z naszą rozpuszczoną żelatyną. Wiecie, że ja zawsze robię to w taki sposób, że do rozpuszczonej w wodzie żelatyny dodaję trochę tej masy naszej głównej, troszeczkę ją mieszam i dopiero wtedy łączę, żeby nie doszło do czegoś takiego, że żelatyna zacznie mi zastygać w momencie łączenia i zrobią się takie pajączki. Gdyby Wam zaczęła zastygać przy łączeniu z masą w osobnej miseczce, możecie ją wsadzić do kąpieli wodnej i znowu upłynnić, tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu. Także łączymy naszą masę już zawierającą serek, cukier, białą czekoladę, ubitą śmietanę z żelatyną rozpuszczoną z wodą, wylewamy na spód, wsadzamy do lodówki i zostawiamy na kilka godzin. Jeśli chodzi o dekorację, można nie dekorować, można udekorować pokruszonymi orzechami, u mnie to były pistacje, można polać marakują, można posypać pestkami granatu, można zrobić jakieś wzorki z ciemniejszej, kontrastującej czekolady, posypać kakao, naprawdę ogromna to wolność. Mam nadzieję, że wypróbujecie kiedyś ten przepis. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!